Foreseen, foreknown, foretold. Uchsian. Tak. Aaaa! Nie, no dobra, nie jest tak źle, to nie jest Genshin. Darmo? Nawet dwa mam. Nie mam tutaj czego oczekiwać. Tej PT 11 na 90. Natasza, czemu nie? That case dailies. I guess zrobiłem. W takim wypadku mamy 15 jako item i 7771 jako kupne, jako jady. Tu mamy 2, jakby bardzo trzeba było. No i tu mamy 48. Nie jest to najwięcej, zwłaszcza że mam PT 0 i poprzedni już to był gwarant. To może być cinko, ale nie musi. No to PT 0, I guess. Lecimy. Myślałem. On ma ten efekt. Ale może link dropniemy, to też jest coś, co bym chciała actually dropnąć. Nie. No dobra. Pierwszy zakup. 20? Nie. Bella, okej. Okej. Więcej nie będzie, no. No cóż. No to pierwszy zakup idzie. Taki już pełnoprawny zakup. Kupujemy 10 uszy, nie 5. PT 30! O! O cholera! Czesny PT! Czesny PT! Wczesny PT, guys! Wczesny PT, nie wierzę! Wyjście 1. 22! To dopela! Wyjście 3. 24! Yes! Wygrane! Oh! My god! 24! Wyjście 4 PT! Yo! To jest actually goated! 1. 4, 5, 6. A podwójnego nie będzie. Bro, what are you talking about, man? Sadż. Konstelacje są warte. to jest ważne pytanie, bo tak. Ja mogę próbować jeszcze. A my tu mamy. To jest fajne, tak.
O, to widzicie, to pamiętam, C2, czy tam E2, to ja mówię Genshinowo. Tak jest mi wygodniej. To jest lepsze niż Bailu, bo to powoduje, że postać w ogóle nie ma liczonej śmierci. To jest chore, czyli wtedy, jeżeli jesteśmy w Simulated Universe, mamy Bailu C6, nie mylę, bo C6 pozwala na drugie odrodzenie. Mamy tak, mamy Fuchsia, mamy ją na C2, mamy Bailu na C6, mamy te karty, że when struck with Healing Blow dostajemy od razu respawna tej postaci. Czysto teoretycznie mamy 4 respawny w ciągu jednej walki, czyli czysto teoretycznie może nam umrzeć każdy po raz. To jest chore. Ale i tak będziemy kontynuować Wishing, tak się jak myślę, bo ja chcę limit stropnąć jeszcze. Twierdzam, że mogę pokazać tę konwersację. Więc... Więc... uważam, że to jakieś śmiesznie. Nie mogę zaprzeczyć. Ej, yo, what the fuck? 6 piti? Chyba 6 piti, tak. Bo chcemy Lynx jeszcze dropnąć. Albo konstelację do Hooka. Więc... Szesnaście? Byłoby śmiesznie, nie? O, jest i Hook. O wilku mowa. Na bardziej haków. He! Nie potrzebuję Peli, dajcie Lynx. Pela zaraz będzie E6. Nie. A chociaż Lynx? Okej, Hook. Okej, Hook. Też lead. Nie obrażę się. Ja chcę Lynx. Jedną, chociaż. Nie proszę na tę konstelację. Ja chcę jedną Lynx. Hmm. 36. Nie ma. Ale Lynx, proszę. Dajcie Lynx. Napeszaj. Pom-pom. Daj. Pom-p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 om
Ale dużo forstarów było, także, więc... Nie mam co narzekać, bardzo dużo forstarów dostałem. Jest E6 już, nie? Chyba. Peli. Let's do the funny. Jest coś, za co szybko mogę dostać. Spójrzmy na to w ten sposób. Tylko piątka w ogóle. Też całkiem cool. No i tak, Pela jest już E6. No tak, więcej matry. However, mamy parę standardowych wiszy. Może uda się to dropić. Nie? No, daj postara. Don't do it! No! No, don't do it! Nie! Stop! Płaciłem przypadki. Nie taki był plan. Dobra, lecimy pojedynczo w takim. 37. Trzydzieści osiem.
41. 42. Czterdzieści trzy. What's that? 44. 45. To nie jest samo. Przykro. Może byłoby to 46, gdyby nie załyszało na tym banerze. No jest. Udało się. Muszę przyznać. Jak sobie... Nie, mogę wam pokazać to, bo to nie jest jakieś tam... Se spojrzymy. Moje dropy. Są one tak... dosyć mocno specyficzne. Jest late PT, jest early PT, jest late PT, jest early, bardzo early, bo to jest jeden. Jest znowu early, bo 12. Było late i late, teraz było early. Teraz będzie late. Będzie znowu early. Tak w kółko, to jest będzie niekończący się cycle. Więc actually śmieszne, śmieszne, ja tak czuję. Tak więc no. Farmić materiały, nie? Tak więc jest coś, czym się później zajmę. Uważam. Będzie mądrzej. Zwłaszcza, że też to nagrywam tak 20 minut przed wyjściem z psem. Jestem dosyć mocno dzisiaj spięty z czasem. Tak więc. Uważam, że Wishing bardzo udany, nawet dropnem links, więc zawsze coś. Trochę pity zbudowaliśmy sobie na następny banner, choć nie wiem, kogo będę wishował jeszcze. To wiem, kogo będę wishował w Genshinie. Osobiście nie wiem, który film leci pierwszy, jeżeli ten leciał pierwszy, to cool. Bo będziemy wishować Staff of Coma dla Hutao. A potem Furinę. Z tym patrzył. Tak więc, jeżeli ten film leciał pierwszy, to tutaj się Wishing udał. Zobaczymy, jak pójdzie w Genshinie. A jeżeli na odwrót lutują? To nie wiem. Mam nadzieję, że też mi dobrze poszło Wishing, że nie muszę wydać mojego majątku życiowego na to. Więc, więc no. To było na tyle na tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Na razie.